Alleluja, 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 alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce, gdy zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według Ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i Ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Jak ty rozmawiasz z Bogiem? Jakie zadajesz Mu pytania? Bo widzimy, że mogą być pytania pozorne, podchwytliwe, tak jak uczynił to ten uczony w piśmie. I w podtekście tych pytań tak naprawdę jest takie przesłanie: ja wiem lepiej. Czyli krótko mówiąc, ten ktoś, kto zadaje takie pytania, w ogóle nie jest zainteresowany odpowiedzią. Czyli niby coś mówi, ale mówi: ja wiem swoje. Czyli kiedy przychodzimy na Eucharystię, nie mając pytań, to tak jakbyśmy troszeczkę mówili: ja i tak wiem, jak będzie wyglądał ten wieczór, ja i tak wiem, jak będzie wyglądał ten tydzień, więc Boże, nie interesuje mnie, co Ty o tym myślisz. Co Ty myślisz o moim życiu. Bo są też te pytania prawdziwe. Te, które dotyczą naszego życia. I ten, kto stawia te pytania, jest zainteresowany odpowiedzią. Dlaczego? Bo w podtekście tego pytania prawdziwego, realnego jest to przesłanie. Ty wiesz lepiej. Ty, Boże, wiesz lepiej ode mnie, dlatego chcę słyszeć, dlatego chcę wiedzieć, co mam zrobić.
Chcę usłyszeć, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Kiedy ostatnio Bogu zadałeś pytanie? Bo to prawda, zdarza się, że nas coś przygniata, spada na nas coś i wtedy mamy lawinę pytań. Tylko, że te pytania wtedy są jak pretensja. I wtedy albo bardzo szybko się ktoś nauczy tej sztuki słuchania, albo też na tych pretensjach pozostaje. Potrzeba więc stawiania Bogu pytań, tak na co dzień. I słuchania, co On ma na ten temat do powiedzenia. Jaka była pierwsza odpowiedź Jezusa? Kiedy to pytanie usłyszał i potraktował je poważnie, chociaż było podchwytliwe. Jaka była pierwsza odpowiedź? Jak czytasz? Odpowiedzią Jezusa było pytanie. Jak czytasz? I być może niektórzy z nas musieliby odpowiedzieć: nie czytam. Jezusowi chodziło o Biblię. Więc pierwszą odpowiedzią na Twoje pytania jest Jego pytanie. Jak czytasz? Ta odpowiedź jest sugestią. W Ewangelii są odpowiedzi na Twoje podstawowe pytania. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, co Bóg myśli na ten temat, to czytaj. Jeżeli tego nie robisz, to zacznij. Jeżeli robić to niesystematycznie, zacznij to robić codziennie. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia to pokazanie słów Boga, to sposób, w jaki Bóg komunikuje nam to, co jest dla Niego ważne, to, co On myśli. I kto spojrzy na Ewangelię, bardzo szybko zorientuje się, że Bogu zależy na mnie. Że ja nie jestem kimś nieważnym dla Boga. Że jestem kimś cennym w Jego oczach. Że Bóg chce, żebym ja koło Niego był. Nie tylko teraz, ale i na zawsze. Bogu zależy właśnie. Co to oznacza? Oznacza, że Twoje życie ma sens. Nie jest przypadkowe. Że Bóg naprawdę Ciebie zechciał i planuje to, żeby z Tobą być na zawsze. Ten zadający pytanie dzisiaj w Ewangelii, on czytał Pismo i właśnie to rozumiał. Dlaczego? Dlatego, że treść tego pytania była właśnie taka. Jak to zrobić, żeby z Bogiem być na zawsze? Czyli on rozumiał, że Bogu zależy na tym, a ja teraz mogę to powoli realizować. Tę troskę o to, żeby być z Bogiem. I kiedy otwieramy Ewangelię, okazuje się, że to Jezus jest tą prawdą, której poszukujemy, że w Jezusie jako prawdzie to się zawiera, że On jest tą pełnią. I całe drugie czytanie było właśnie na ten temat. Że w Jezusie jest ta pełnia. Jeżeli masz pytania, czytaj. Patrz na Jezusa, słuchaj Go. I jest tam to zdanie, że Jezus jest pierworodnym spośród wszystkich stworzonych. Czyli krótko mówiąc, Jezus jest pierwszym, który przeszedł ze śmierci, przez śmierć, przez zmartwychwstanie i jest z Bogiem na wieki. On jest pierwszy i ci, którzy idą za Nim, są na dobrej drodze, właściwej drodze, bo słuchają Go i idą tą właśnie drogą, za Nim jako pierworodnym. Bo wiemy, że są tylko dwie drogi, do nieba i do piekła. I ci, którzy słuchają Słowa i słuchają Jezusa i korzystają z tego, co Jezus daje, idą do nieba. To jest Twoja droga. Czyli krótko mówiąc, jesteś na dobrej drodze, bo idziesz po to, żeby z Bogiem być na zawsze. Już teraz jest kontakt, już teraz odkrywasz Go, poznajesz, słuchasz, idziesz Jego drogą, aż w końcu będziesz mógł być z Nim, bo tak On zaplanował. To jest Jego plan, żebyś był w niebie. Bóg nie wyobraża sobie innej sytuacji. Więc otwórz Ewangelię i zobacz, że tak jest. I wtedy też zobaczysz, co Bóg myśli na temat Twojej przyszłości, Twojej rodziny, Twojego ciała, Twojej seksualności, Twoich pieniędzy, Twojej pracy, Twoich relacji. Zobaczysz, co Bóg myśli na ten temat, bo w Nim jest pełnia. On jest tą prawdą,
To pierwsze czytanie dzisiaj właśnie tak się zaczęło. Będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga. Więc na modlitwie zadawaj pytania i słuchaj. To nie chodzi o to, żeby pomnażać ilość modlitw, albo żeby po prostu tylko mechanicznie wypowiadać coś, czego nauczyliśmy się na pamięć. No i Jezus zna te zdania, te słowa. Jemu chodzi o to, żebyśmy Go zaczęli słuchać. Co On myśli o tym, co my robimy, co my planujemy. I w tym słowie właśnie w pierwszym czytaniu jest to pięknie pokazane. To nie jest tak, że ktoś musi w kosmos polecieć, żeby tobie przynieść jakąś wiadomość od Boga. Albo że za górami, za lasami coś jest, ktoś się na wyprawę wybiera i on tu do nas przyniesie to właśnie coś. W tym czytaniu było, to jest blisko ciebie. To jest na półce, Ewangelia jest w twoim domu, a nawet ona jest na twoich ustach. Bo przecież umiemy niektóre słowa na pamięć, Ojcze nasz. Zdrowaś Mario. My je wypowiadamy. One są na naszych ustach, tuż, obok. Tylko chodzi o to, żebyśmy z tego skorzystali. Żebyśmy nie mówili tego bezmyślnie w kółko, tylko żebyśmy zobaczyli, że to słowo jest przy nas. I przyjęli to słowo. W tym pytaniu tego uczonego w piśmie jest jeszcze jeden element, na który chcę zwrócić uwagę, bardzo piękny. Mianowicie on zrozumiał, że musi coś robić. Bo to pytanie brzmiało, co mam czynić? Czyli trzeba coś zrobić. I Jezus widział tę jego chęć, bo była autentyczna. To akurat było prawdziwe, że chciał coś zrobić. I nie wiem, czy zauważyliście, że Jezus powolutku przesuwa akcent tej rozmowy. Bo ten uczony w piśmie zadał pytanie w takiej dziedzinie, w której czuł się pewnie. On czuł się dobrze w dyskusjach teologicznych, w rozważaniach. No, był uczonym w piśmie. I w tej dziedzinie też zadał pytanie. Natomiast Jezus powoli przesuwa to na relacje. Na bliźnich. Być może ten człowiek nie lubiał sąsiadów. Albo wynosił się nad innych. Uważał się za lepszego. Albo gardził tymi, którzy inaczej myśleli. Może mieszkali za granicą. Niektóre słowa nie przechodziły mu przez gardło. To widać po jego odpowiedziach. Nie powiedział, że Samarytanin jest przykładem miłości i bliźnim. Bo to dla niego było obrzydliwe. Samarytanie, kto to jest? Więc Jezus właśnie przeniósł akcent na ten temat. Ten, który był dla niego trudny i problematyczny. Dlaczego? Dlatego, żeby mu pomóc. Że to trzeba zrobić, co jest kłopotliwe w tobie, we mnie. Więc kiedy ty przychodzisz z pytaniami, Jezus chce odpowiadać i odpowiada. Kiedy otwierasz Słowo Boże, tam znajdziesz te wersety, te wskazania, które są ci potrzebne. I nie zdziw się, że Jezus lekko przesuwa akcent tej rozmowy na takie tematy, które być może są trudniejsze, ale konieczne do podjęcia. I wtedy możesz to zrobić, ponieważ Jezus ci wskazuje prawdę i daje siłę do tego, żebyś to zrobił, zrobiła. Żeby podjąć to, co wydaje się trudne nam. Jeżeli ktoś z naszych bliskich, żona do męża, rodzice do dzieci, wołają coś nawet z drugiego pokoju, to nawet jeżeli ich nie widzimy, to rozumiemy. To wiemy, kto to mówi. Dlaczego? Dlatego, że słyszymy głos, który znamy. I wiemy, kto z rodziny do nas coś tam powiedział z sąsiedniego pokoju. I tak jest też troszkę też z Bogiem. Jeżeli ty będziesz pytał i coraz więcej będziesz czytał, to będziesz ten głos znał. Dlatego to jest młodym ludziom, zresztą starszym też, potrzebne, żeby znać ten głos. I wtedy będziesz wiedział, co zrobić. Jak wybrać właściwą drogę, jak pójść za odpowiednim powołaniem. Dlaczego? Dlatego, że znasz ten głos, czytasz. Wiesz, to jest głos Boga.
Będziesz go rozpoznawał w piśmie, będziesz go rozpoznawał w swoim sercu. Ten głos będzie znajomy i nie będziesz, albo dużo rzadziej będziesz się mylił. Dlaczego? Dlatego, że ten głos znasz, rozpoznajesz. Potrzeba więc każdemu z nas sięgać po to słowo i słuchać w swoim sercu. Wtedy nie będzie pomyłek, że ja jakiś obcy głos biorę za Boga i mam chaos, i mam niepewność, niejasność, wątpliwości. Nie potrafię się zdecydować w różnych życiowych sytuacjach. Wykorzystaj również tę Eucharystię. Być może na zadanie Bogu jednego czy dwóch pytań, ale też słuchaj. Kiedy wrócisz do domu, otwórz Ewangelię. Przeczytaj. Pozwól, żeby Jezus przemawiał do ciebie i nawet zmieniał nieco temat rozmowy, bo On wie lepiej. Panie, nie pozwól, abym bezmyślnie uczestniczył w Eucharystii. Jezu, nie pozwól, abym mechanicznie wypowiadał jakieś słowa na swojej modlitwie. Ale daj mi taką otwartość zadawania Tobie pytań i słuchania Ciebie, rozpoznawania Twojego głosu. Daj mi też coraz większe przekonanie o tym, że powinienem i mogę czytać Ewangelię. Przemawiaj do mnie i Tobie zostawiam do dyspozycji temat tej rozmowy, abym mógł czynić to, co właściwe, to, co najlepsze. Bym z Tobą mógł być i tutaj na ziemi, i kiedyś w niebie, na zawsze. Amen.